Koncepcja pamięci nieulotnej, która pozbawiona jest ruchomych elementów, ma już ponad 50 lat. Pierwszym podejściem było wykorzystanie pamięci ferytowej. Produkcja takich pamięci przypominała tkanie. Było to bardzo pracochłonne i ręczne zajęcie. Takie pamięci tkano, to znaczy produkowano nawet w Polsce ludowej. Przychodzą na myśl słowa piosenki. Siedzą jak anioł dzieweczki, tyle że nie przędą, a nanizują tysiące koralików na dziesiątki przewodów. Te koraliki to rdzenie ferrytowe o średnicy około 2 mm. Przez każdy z nich trzeba w określony sposób przewlec 4 przewody. Z tysięcy rdzeni powstaje siatka pamięci ferrytowej, czuła na każdy impuls elektryczny. Pod jego wpływem rdzenie ulegają namagnesowaniu. Od kierunku przepływu prądu uzależniony jest kierunek namagnesowania. Oto tajemnica pamięci ferrytowej. Kolejnym krokiem w kierunku dzisiejszych dysków SSD było korzystanie z modułów pamięci ulotnej RAM. Podrasowano je do pamięci prawie nieulotnej. Aby dane nie zostały utracone, pamięci te musiały mieć cały czas dostarczane napięcie. Robiono to przy pomocy baterii. Otrzymywaliśmy więc pamięci prawie nieulotne. Takie dyski produkcji Storytek STC4305 o pojemności 45 MB w roku 78 kosztowały 400 tysięcy dolarów za sztukę. Na dzisiejsze dolary byłoby to 1 827 000. Ale już 23 lata później, w roku 91, firma SanDisk sprzedała IBM-owi pierwszy na świecie 2,5-calowy dysk flash SSD o zawrotnej pojemności 20 MB. Ten dysk kosztował wtedy 1000 dolarów. Dziś dyski SSD to już standard w Waszych domowych komputerach. Ich ceny na przestrzeni ostatnich lat spadły bardzo mocno. A pojemności są już o niebo większe. Pamiętam mój pierwszy dysk SSD, który był to jeszcze dysk PATA do mojego MSI S262. Mam go do dziś. I o ile w Linuxie czy Vista naprawdę dał kopa temu komputerowi, to jakoś w Windowsie XP działo strasznie mulasto. Dziś dyski SSD są już naprawdę tanie. Dzisiejszy materiał będzie o dysku ekonomicznym, jednym z bardziej popularnych dysków SSD SATA na Allegro, a mianowicie o Goodram CL100 o pojemności 240 GB. Zapraszam. Ja jestem Greku i dziś przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych dysków na Allegro z polskiej dystrybucji. Goodram to marka należąca do Wilk Electronic. Za czasów swojej młodości pamiętam naklejki Wilk Electronic na pamięciach RAM, sprzedawanych na warszawskiej giełdzie przy ulicy Batorego. Dajcie znać w komentarzach, kto jest tak stary i bywał na giełdzie, gdy tam był jeszcze tłok i tętniało życie. Stały budy z hot dogami czy hamburgerami. Ale wracając do Wilk Electronic, to z ciekawostek powiem Wam, że jest to jedyny dziś producent modułów RAM w Europie. I tak robi je w Polsce. SanDisk Goodram CL100, jak już wspomniałem, jest produktem ekonomicznym. Jednym z popularniejszych dysków SSD na Allegro. I jako produkt budżetowy przeznaczony jest do modernizacji starszych maszyn lub budowy nowych ekonomicznych komputerów. Goodram nie szaleje z deklarowanymi prędkościami zapisu i odczytu. Dyski CL100 generacji trzeciej oparte są o technologię 3D TLC NAND Flash. Interfejs SATA 3 do 6 gigabitów na sekundę. Wielkość dysku to oczywiście, rozmiar dysku to oczywiście 2,5 cala. Gwarancja producenta to 3 lata. Ograniczona jest jednak do 90 TBW przy dysku 120 GB, 180 przy dysku 240 GB, 350 przy dysku 480 GB oraz 720 przy dysku 960 GB. To tyle, jeżeli chodzi o deklarowaną niezawodność urządzenia.
Ale czym jest ten parament TBW? TBW to akronim z angielskiego Total Bytes Written, czyli w tym przypadku całkowita liczba zapisanych terabajtów. Oznacza to tak naprawdę stosunek pojemności dysków do zapisywanych na nim danych. Możemy obliczyć, ile razy jeden bit pojemności można zapisać, do którego producent gwarantuje sprawność dysku. W przypadku dysku 240 GB od GoodRAM można powiedzieć, że codzienne zapisywanie 163,2 GB danych przez cały okres gwarancji, czyli 3 lata, to graniczna pojemność, by utrzymać gwarancję. Inaczej można zapisać ten dysk 750 razy do pełna. Jak widzicie, no to sporo. W domowych warunkach, zwłaszcza na starszych komputerach, są to wartości po prostu nieosiągalne dla zwykłych użytkowników. W opisie znajdziecie link do kalkulatorów, które pozwolą Wam w prosty sposób obliczyć to, jak te wartości mają się do Waszych dysków. Dajcie znać, jakie gwarancje mają Wasze dyski. Interesowaliście się tym w ogóle? I co sądzicie o tym, że producenci warunkują gwarancję tymi parametrami? Gwarancja jest szczególnie ważna w przypadku technologii zapisu, która stosowana jest właśnie w dyskach SSD. Tutaj wraz z kolejnymi generacjami mamy wzrost pojemności, ale spadek wytrzymałości samych kości. W przypadku technologii TLC mamy około 3000 cykli na komórkę. Kiedyś poszczególne fragmenty dysków talerzowych nie były wykorzystywane równomiernie. W dyskach SSD producenci zaczęli stosować różne technologie równoważenia tak, by dysk zużywał się jednolicie. A co za tym idzie, by działał dłużej. No dobrze, wreszcie przejdźmy do samego dysku. Kupiłem go 15 października 2022 roku i troszkę sobie poleżał. Nabyłem go na Allegro w ramach promocji. Dysk kosztował 89,99. Ile ten dysk kosztuje teraz, możecie sprawdzić w linku w opisie. Gdy nagrywałem ten film, dysk kosztował 100-120 zł. Ile? Deklarowana przez GoodRAM prędkość odczytu to 520 MB na sekundę, a prędkość zapisu to 400 MB. Temperatura robocza od 0 do 70 stopni Celsjusza. Temperatura przechowywania od minus 45 do 85 stopni Celsjusza. I po tych parametrach odczytu zapisu widać, że demon prędkości to nie jest. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sam zapis. Ale przekonajmy się sami, jak to wygląda. Dysk działa na interfejsie SATA 3, co już jest z dzisiejszej perspektywy wąskim gardłem. W nowych komputerach mamy dyski NVMe. Dysk przetestowałem w moim domowym komputerze. Jest lepiej niż podał producent. Odczyt 550 MB na sekundę, zapis 459. Parametry testu standardowe z Crystal Disk Mark 7.0. Przy operacjach wejścia-wyjścia, również jeżeli oczywiście weźmiemy pod uwagę półkę cenową, nie jest tragicznie. 524 IOPS, odczyt i 437 zapis. Dysk podpiąłem również pod USB. Tutaj tak coś ewidentnie nie zagrało. Wszystko ścięte do 40 MB na sekundę, zarówno w odczycie, jak i zapisie. Jeżeli Wasze dyski zewnętrzne zamulają, to warto sprawdzić i przepiąć się na inny port USB. Parametry mocno ograniczył sam interfejs. Przepiąłem się na USB 3.0 i jest szybciej, 10 razy szybciej. Nie osiągnęliśmy jednak prędkości SATA, czyli tego, co daje fabryka. 419 MB na sekundę w odczycie, 362 MB na sekundę w zapisie. Korzystanie z takiego dysku po USB to nie jest w sumie jakiś najgorszy pomysł. Jest szybciej niż w przypadku prawie wszystkich pendrive'ów. Jeżeli potrzebujecie dysku systemowego na chwilę, do mocniejszej maszyny, lub po prostu Waszym celem jest modernizacja starszych komputerów, nie ma co przepłacać. Ten dysk przyda się również na backup. W przypadku starszych maszyn nie poczujecie żadnej różnicy, która uzasadniałaby wydatek większej kwoty na dysk o wyższej wydajności. Zakres gwarancji powinien tutaj być kluczowym elementem i w mojej ocenie może Was przekonać do tego produktu. Starszym maszynom dysk SSD da naprawdę dużego kopa. Wymiana tego elementu w większości przypadków pozwoli Wam odczuć pokoleniową zmianę w Waszych starszych PC-tach. Dodatkowo dyski SSD zużywają mniej prądu i są bezgłośne i odporne na wibracje. Oczywiście do pewnego momentu. Pamiętajcie jednak, że zawsze jest to element kalkulacji ze strony
producenta. I koszty naprawy wliczone są już w cenę produktu. Gwarancja nie ma jednak żadnego znaczenia w przypadku, gdy stracicie kluczowe dla Was dane. Wtedy koszt odzyskania ich może być naprawdę bardzo wysoki. Tutaj polecam stosowanie macierzy RAID mirroringu lub 2+1 oraz regularne tworzenie kopii zapasowych w NAS lub zewnętrznym dysku, a nawet w chmurze. O domowym NAS film wkrótce na kanale. Bądźcie czujni. Możecie też również zasubskrybować. Mój patriotyzm gospodarczy powoduje, że kupuję polskie produkty i sam Wam polecam do zastosowania, o których mówiłem. Choć sam z tego dysku w domowym PC korzystał nie będę, bo nie mam w nich dysków SATA, a NVMe i to nawet 3. Jeden systemowy i 2 w macierzy. Jest troszkę szybciej. Ale to już temat na inny materiał. Możecie również odwiedzić mój serwis sprytnydom.info. Jestem również na Instagramie, nawet na TikToku. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Cześć.